Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: pójdźcie wy osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo Pańskie. Tak jak wspomniałem, ten fragment z Ewangelii, który mówi o odpoczynku, to tak można powiedzieć, że dobrze się składa w okresie wakacyjnym, żeby człowiek odpoczął. Księża odpoczywają, papież w lipcu ma też urlop, zawsze miał. Jest takie przypomnienie, że wszyscy pasterze w Kościele mają też naturę ludzką i nie są cyborgami, którzy w nieskończoność mogą działać bez odniesienia do swojej natury. Choć nie jest to główny motyw tej słowa na dzisiejszą niedzielę. Motywem, który łączy pierwsze czytanie i Ewangelię, zawsze tak jest, że pierwsze czytanie z Ewangelią jest blisko związane w okresie zwykłym, a drugie czytanie idzie swoim torem, choć akurat postaram się dla was je połączyć, te wszystkie trzy czytania. Pierwsze czytanie mówi o obrazie pasterza. Właśnie w Starym Testamencie i właśnie tutaj u Jeremiasza, ale także szczególnie u proroka Ezechiela pojawia się obraz pasterza. Bóg się przyrównuje do pasterza, a także przewodnicy religii są przywołani do pasterza. Jezus użyje również tego obrazu później w Ewangelii według świętego Jana, samego siebie, przyrównując do pasterza. Też pokazuje taką społeczną naturę właśnie tego doświadczenia bycia ludem Bożym, w którym muszą być ludzie, którzy właśnie mają misję pasterską. My dziś tego używamy cały czas. Ale najpierw, żeby zrozumieć Ewangelię dzisiejszą, chcę się odwołać do drugiego czytania z listu do Efezjan. To akurat list adresowany do ludzi kultury greckiej, którzy nie mieli tego obrazu. I święty Paweł Efezjanom, ludziom w Efezie, pokazuje zupełnie też coś innego. Pokazuje, co w nich zrobiła Ewangelia. Może nawet lepiej jest tak powiedzieć, niż takim kościelnym uczyniła czy dokonała. Co w nich zrobiła Ewangelia? Co Ewangelia robi we mnie? Święty Paweł pokazuje chrześcijanom, że Ewangelia zmieniła coś bardzo głęboko w nich, że dokonało się jakieś doświadczenie, którego wcześniej nie mieli i właśnie moc Chrystusa, Jego krwi w nich dokonała. Właśnie, że ci ludzie byli daleko, a przez krew Chrystusa stali się bliscy. Bliscy sobie i bliscy Bogu. I On dokonał pojednania, dokonał połączenia. W nich dokonało się wyzwolenie. I również chrześcijanie pierwszych pokoleń, to też warto uświadamiać, dla nas to jest wciąż trudne, nie byli jednolitym kulturowym ani narodowym. Kościół pierwotny był kościołem multikulturowym. My dzisiaj, jak widzimy multikulturowość, to od razu
czerwony znak ostrzegawczy, że to ktoś tam zniszczy, zniszczy tożsamość. Kościół pierwotny był złożony z różnych nacji, nie był narodowy. I właśnie to, co łączyło tych ludzi, to doświadczenie osoby Jezusa Chrystusa i ta zmiana, która się w nich dokonywała. Nie ich mity, bo wtedy jeszcze nie było takiej tożsamości narodowej jak obecnie, szczególnie w Europie tej postoświeceniowej, tylko właśnie moc Chrystusa, pojednanie i nawet też tu Paweł mówi o tych dwóch części jedności, których uczynił. To oczywiście też jest odniesienie do narodu żydowskiego, który miał przekonanie misji wybrania, a Chrystus łączy wszystkich, i Żydów, i tak zwanych pogan, czyli ludzie spoza bańki. Chrystus to w nich łączy, ale najpierw to dokonuje się w nich właśnie. I w Chrystusie wszyscy są blisko, więc to jest jakieś coś, co właśnie robi Ewangelia. Że jeżeli doświadczam mocy Ewangelii Chrystusa, to ona mnie zmienia. No i właśnie, to samo doświadczali ci ludzie, dotykając Jezusa, dotykając Jego nauczania, Jego osoby, bo Jezus jest Ewangelią i ona ich zmieniała, dlatego jej pragnęli, dlatego za Nim szli, dlatego się Jezus nad nimi ulitował. My patrzymy na obecny Kościół i możemy powiedzieć, o, tutaj wszystko nam umiera, coraz mniej powołań, co to będzie, kto nam msze będzie odprawiał. I często myślimy o tym wszystkim w taki sposób automatyczny. Skąd się biorą powołania w Kościele? Powołania w Kościele biorą się, dojrzałe, prawdziwe powołania, od ludzi, którzy przeżyli Ewangelię. Albo rodzą się w środowisku, w którym inni przeżyli Ewangelię i gdzie Chrystus jest istotny. My często mamy takie magiczne myślenie o powołaniach, że one tak spadają z nieba, ktoś tam chce. Powołanie do takiej służby właśnie pasterskiej w Kościele rodzi się w środowisku. Jeśli środowisko umarło, to nie ma gdzie się urodzić. I to nie jest tak, że ono jest jakiś zbiornik powołań, z których Pan Bóg nam daje. Jeżeli ja przeżywam Ewangelię, ona mnie zmienia, to człowiek, który w tym żyje, również zaczyna przeżywać Chrystusa jako kogoś, kto zmienia rzeczywistość, to zmienił mnie i wtedy ja mogę poświęcić całe swoje życie ku temu, aby inni zostali zmieniani. Inaczej to co? Jest jakaś propaganda kościelna, ocalenie jakiegoś, nie wiem, kultury? Wszystko nie jest za małe. To tylko kiedy Ewangelia naprawdę jest czymś, że mogę powiedzieć, że tak, Chrystus mnie wyzwolił, dał mi pokój, pojednał mnie, w Nim jest moc, to wtedy to doświadczenie może sprawić, że ja oddam temu całe swoje życie. Czy to w takim czy innym powołaniu, bo Ewangelii może się poświęcić też małżeństwo. To wcale nie jest tak, że to musi być tylko sakrament święceń i Eucharystia. Ale to jest istota bycia chrześcijanem, kiedy ja przeżywam Ewangelię. Nie? Czy możesz powiedzieć, że Ewangelia ciebie zmieniła? Nie? To jest zasadniczo różnica od praktykowania wiary jedynie. Wtedy wiem, że jest moc, jest coś innego. Właśnie i o tym mówi właśnie święty Paweł, nie? Że byłeś podzielony, byłeś rozbity, Chrystus się poskładał. I to znów jest dobra nowina, że Chrystus chce mnie ciągle składać. On chce ciągle moje rozbicie właśnie łączyć, dawać mi pokój, że to jest proces nieustanny, bo Ewangelia jest czymś, co się dzieje, jak długo żyję. To nie jest coś, co się dokonało raz, zrobiłem raz. Mam papierki, bo mnie ochrzczono, wszystkie rzeczy, tutaj papiery się zgadzają, nie? Jeszcze jak w Polsce to się papiery odwiedzin kolędowych by zgadzały, bo już zawsze księdza przyjmowałem, nie? Tu się tym nikt nie przyjmuje. Ale to jeszcze nie jest istota bycia chrześcijaninem. Właśnie kiedy ja przeżywam Ewangelię, że ona jest czymś, co... Nie? Była ta dawna pieśń, no też nie taka dawna, chociaż już dla niektórych dawna, bo z innej epoki, sprzed 40, a blisko 50 lat, wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, tak? Czekają na Ewangelię. To jest dobra nowina, na dobre wiadomości. Chrześcijaństwo to jest dobra wiadomość, nie? Jest taki nowy przekład Pisma Świętego, gdzie na język polski, gdzie podjęto trochę inne podejście, to się nazywa tłumaczenie tak zwane dynamicznej ekwiwalencji, że uniknięto języka religijnego
tylko użyto języka świeckiego, aby człowiek niereligijny zrozumiał, o co chodzi. Jak przetłumaczono Ewangelię, to jest dobra wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie. Dobra wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie. Że to jest ratunek, że to jest moc, że to jest siła, że ja już nie jestem znany tylko na swoje pomysły, że Bóg przychodzi mi z pomocą. Wtedy to wszystko ma sens. Nie? I rzeczywiście to byłoby trywialne powiedzieć właśnie, że wystarczy się rozejrzeć i ile ludzi oczekuje ratunku. Oni nigdy w swoim życiu nie przeżyli chrześcijaństwa, jego istoty, jego mocy. Nie? I staje przed nami właśnie Jezus, który lituje się. I ten sam Jezus chce się litować także nad każdym z nas. I On po to przychodzi do mnie w Komunii Świętej, aby leczyć moje rany, aby napełnić mnie pokojem, aby właśnie dokonywało się we mnie to, o czym dzisiaj słyszeliśmy w tym drugim czytaniu, że to jest dynamiczne. I nie przyjmuję Jezusa jako takiej pigułki właśnie, przyjąłem jej taki moment. To jest dynamizm. Znów, jeżeli Jezus jest Ewangelią, to ta moc przychodzi do mnie, żeby mnie przemieniać, właśnie żeby coś się we mnie robiło, żeby Ewangelia coś we mnie zrobiła, żeby mnie przemieniała, bo taka jest Jego natura i wtedy ja staję się inny. Wtedy mogę wypełnić to swoje powołanie, o którym mówi też Nowy Testament, bycia źródłem światła w świecie. Bycia źródłem światła w świecie. A wspólnota, gdzie ludzie świecą, prędzej czy później wydaje na świat proroków. Prędzej czy później wydaje na świat tych, którzy poświęcą całe swoje życie właśnie dla tej mocy, dla tej Ewangelii. Tak się rodzą powołania, tak się rodzi Kościół, nie inaczej.